Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Szanowni Goście. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska uchwalone przez Sejm w dniu 11 sierpnia 2021 roku ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 września komisje wnoszą, ażeby uchwalić projekt uchwały wraz z 5 poprawkami. Przyjęta przez rząd polityka energetyczna Polski do 2040 roku wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego. Zgodnie z nią w 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%, nie mniej niż 32% w energoenergetyce, głównie energia wiatrowa i fotowoltaika, 28% w ciepłownictwie oraz 14% w transporcie z dużym wkładem elektromobilności. Dane na koniec czerwca wskazują, że stan mocy zainstalowanej w OZE wynosi 14,1 gigawata. Dla porównania pod koniec 2016 roku było to 8 gigawatów, czyli wzrost jest znaczący, powyżej 6 gigawatów. Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijająca się technologia OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana na koniec czerwca 2021 roku wynosiła 5,3 gigawata. Dużą rolę w takim wyniku fotowoltaiki odgrywa program Mój Prąd. Zyskał on ogromną popularność wśród Polaków. W lipcu ruszyła jego kolejna edycja. Energetyka wiatrowa na lądzie. Moc zainstalowana na koniec lipca 2021 roku wyniosła około 7 gigawatów. W kolejnych 3-4 latach przewidujemy budowę kolejnych 4 gigawatów dodatkowej mocy. W ramach tegorocznych aukcji OZE, które odbyły się na przełomie maja i czerwca, zakontraktowano około 2,5 gigawata mocy instalacji OZE, w tym 2,2 megawata w instalacji fotowoltaicznych, 321 megawatów w lądowych instalacjach wiatrowych i 1,18 megawata w hydroelektrowniach. Łącznie w aukcjach przeprowadzonych w latach 2018-2021 zakontraktowano 9,8 gigawata nowych mocy, które zostaną wybudowane w ciągu najbliższych lat, w tym 5 gigawatów w fotowoltaice i 4,6 gigawata w wietrze na lądzie. Bardzo ważną rolę na rynku energii pełnią dzisiaj prosumenci. Według danych na koniec czerwca 2021 roku w Polsce mamy 602 250 prosumentów, zaś łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach to 3,9 gigawata. Dla porównania w 2015 roku odnotowaliśmy zaledwie 4 tysiące prosumentów, a moc zainstalowana w mikroinstalacjach wynosiła około 25 megawatów. Branża OZE to także nowe miejsca pracy. Jak podają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w Polsce w branży OZE pracuje około 100 tysięcy osób. Chciałbym także przedstawić dane dotyczące produkcji energii elektrycznej w Polsce. Cała produkcja w 2021 roku wyniosła 157,7 terawatogodzin, z czego wyprodukowano z węgla kamiennego 71,6 terawatogodzin, czyli 46% tej całości. Z węgla brunatnego wyprodukowano 38,3 terawatogodzin, to jest 24%. Gaz ziemny to 16 terawatogodzin, to jest 10%. Z wiatru 15,7 terawatogodzin, 10%. Z biomasy 8,2 terawatogodzin, czyli to jest 5%. Hydroelektrownie wyprodukowały 2,9 terawatogodzin, to jest 2%. I fotowoltaika. W fotowoltaice wyprodukowaliśmy 2 terawatogodziny, czyli to jest 1% całości produkcji. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Nastąpi to poprzez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiąganej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii, dalej OZE, określonego w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku. Jako małą instalację będziemy w tej chwili tym pojęciem określali instalację o mocy większej niż 50 kW, ale nie większej niż 1
MW. Drugim niezwykle ważnym zagadnieniem jest potwierdzenie na poziomie ustawy dotychczasowej praktyki dotyczącej sposobu określanej łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Ma to jeszcze większe znaczenie w kontekście perspektywy zmiany kwalifikacji obowiązku z koncesyjnego na rejestrowy dla wytwórców energii z OZE w przypadku kilku tysięcy instalacji. Projekt dokonuje zatem ujęcia w przepisach jednego z kluczowych elementów systemu aukcyjnego mocy zainstalowanej elektrycznej, dalej zwanej danej instalacji, determinującej m.in. udział we właściwym koszyku aukcyjnym. Nowelizacja wprowadza z jednej strony ograniczenia obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię w małych instalacjach, z drugiej spowoduje podniesienie z urzędu przedsiębiorców posiadających koncesje, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku w Polsce połączonych do sieci było ponad 450 tysięcy mikroinstalacji. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich regulacji prawnych dla ich rozwoju oraz na podstawie obserwacji rozwoju i funkcjonowania mikroinstalacji w ramach systemu opustowego dostrzeżono niezbędność modyfikacji przepisów dotyczących jednolitego sposobu traktowania oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. W celu szczegółowego i kompletnego określenia sposobu dokonywania rozliczeń prosumentów energii odnawialnej dokonano uszczegółowienia artykułu 4 ustępu 14 ustawy. Zdecydowano także o uchyleniu artykułu 21, który nakłada na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatora systemu dystrybucyjnego gazowego obowiązku przekazywania dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w terminie 14 dni informacji dotyczących wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji wytwórców biogazu rolniczego połączonych do sieci. Proponuje się także dodanie przepisu precyzującego, że na potrzeby ustawy, w tym stosowania preferencji przewidywanych dla spółdzielni energetycznych, członkiem spółdzielni energetycznej może być podmiot, którego instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Dla zachowania maksimum przejrzystości rozliczeń energii wprowadzonej do i odebranej z sieci elektroenergetycznej przez poszczególnych członków spółdzielni rozszerza się w artykule 39 ustęp 9 zobowiązanie sprzedawców do informowania spółdzielni elektrycznej oraz jej członków o ilości rozliczonej energii, a także zobowiązujących ich do zapewnienia funkcjonowania systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia spółdzielni energetycznej oraz jej członkom dane pomiarowe oraz szczegółowe informacje dotyczące rozliczeń. Kolejnym obszarem zmian jest przedłużenie maksymalnego okresu obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP. Obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego. Do dnia 30 czerwca 2047 roku, który jest zbieżny z maksymalnym terminem udzielenia pomocy publicznej, do dnia 31 grudnia, termin 30 czerwca 2047 roku obejmuje również okres niezbędny dla inwestora do spełnienia zobowiązania, o którym mowa w artykule 79 ust. 3 punkt 8 litery ustawy. Sprzedaży energii elektrycznej po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego. Tu jeszcze takie sprawy, które są istotne. Przedłużono także o dodatkowe 2 lata możliwość uzyskania pomocy operacyjnej wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej, dalej małej wodnej i biogazowych o mocach nieprzekraczających 1 MW. W wyniku proponowanej zmiany ponad 400 elektrowni wodnych oraz około 80 instalacji produkujących biogaz składowiskowy, dalej BGS i innych biogazowni o mocy zainstalowanej do 1 MW
dla której upłynął lub w bieżącym roku kolejny upływa 15-letni okres wsparcia, utrzyma prawo do uzyskania pomocy operacyjnej. Należy przy tym zaznaczyć, że koszty operacyjne ponoszone przez wytwórców korzystających z instalacji biogazowych z uwagą na konieczność zakupu paliwa lub też koszty związane z gospodarką wodno-ściekową powodują, że w stosunku do innych technologii, takich jak energetyka wiatrowa czy fotowoltaiczna, są one znacznie wyższe i ściśle związane z daną technologią. Ja jeszcze chciałbym tu wrócić do takiego rozwiązania, które wywołała największe kontrowersje. W artykule 2 dokonano zmiany przepisu ustawy z dnia 19 października 1995 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, co ma na celu uniknięcie zarzutów dotyczących niezgodności z prawem Unii Europejskiej polegającej na faworyzowaniu określonych podmiotów przy zagospodarowaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobów własności rolnej Skarbu Państwa. Wydzierżawienie tych nieruchomości spółkom, o których mowa w proponowanych przepisie, ułatwi realizację obowiązku utrzymania funkcjonalności obiektów infrastruktury krytycznej, w tym ograniczy wpływ potencjalnej awarii na bezpieczeństwo państwa i obywateli oraz podtrzyma sprawność funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instalacji, instytucji i przedsiębiorstw. Aby przyczynić się do realizacji postawionych celów unijnych w zakresie udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, konieczne jest umożliwienie szybkiego dostępu do gruntów, na których będą realizowane takie inwestycje. Należy wskazać, że w skład zasobów własności Skarbu Państwa wchodzi 31 427 hektarów gruntów, w tym 1551 hektarów niezagospodarowanych, 29 tysięcy hektarów znajdujących się w dzierżawie, które potencjalnie mogą być wykorzystane przez ich zagospodarowanie dla potrzeb pozyskania OZE. I to wszystko w sprawozdaniu komisji. Bardzo dziękuję.